To już nie różnica zdań, ale duży konflikt. Rząd spiera się z Bankiem Centralnym o podział zysku Narodowego Banku Polskiego za ubiegły rok. Minister finansów chciałby wyrwać jak największą część zysku do łatania dziury budżetowej. Z pomocą przyszła mu Rada Polityki Pieniężnej, która zmieniła zasady liczenia zysku NBP. Zdaniem prezesa Skrzypka uchwała Rady jest niezgodna z prawem. Marek Pyza. Ostry konflikt o duże pieniądze. Po jednej stronie minister finansów wspierany przez premiera, po drugiej prezes Narodowego Banku Polskiego. Działa? Działa. Chodzi o to, jak powinien działać NBP z wypracowanym w zeszłym roku zyskiem. Zdaniem rządu, jak największa jego część powinna trafić do budżetu, by choć trochę załatać w nim dziurę. Chodzi o kilka miliardów złotych. Rząd chciałby, żeby ten jednorazowy zysk ekstra był wypłacony do budżetu, żeby rząd mógł zmniejszyć deficyt albo wydać na kiełbasę wyborczą. Szef Banku Centralnego uważa, że pieniądze te będą potrzebne w NBP do stworzenia rezerw na wypadek zmian kursów złotego. W tym sporze rację ma Narodowy Bank Polski, dlatego że rząd powinien się skupić na reformach, a nie na konsumowaniu jednorazowych, okazjonalnych zysków, które z tytułu osłabienia złotego ma Narodowy Bank Polski. Ale wiele wskazuje na to, że to rząd w tym sporze wygra. Rada Polityki Pieniężnej zmieniła bowiem uchwałę regulującą tworzenie rezerw na ryzyko kursowe. Umożliwia to zmianę sprawozdania z działalności NBP za ubiegły rok i wypłacenie większej kwoty do budżetu. Niektórzy członkowie Rady twierdzą, że ta decyzja miała na celu jedynie uporządkowanie przepisów. Uchwała ma na celu doprecyzowanie dotychczas obowiązujących zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim. Zdaniem prezesa NBP, Rada podejmując uchwałę wielokrotnie złamała prawo. Rada Polityki Pieniężnej naruszyła decyzję Rady Unii Europejskiej. Postanowienie to jest sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz. I jest także niezgodna z obowiązującymi Narodowy Bank Polski zasadami rachunkowości. Układ sił w Radzie Polityki Pieniężnej to 6 członków powołanych przez większość parlamentarną i 3 wskazanych przez prezydenta. Kto jak głosował, dowiemy się dopiero za kilka tygodni. Ale ważne jest inne pytanie, czy Rada mogła działać niesamodzielnie, na co wskazywały informacje pojawiające się ostatnio w mediach. Słuchałem takich opowieści o tym, jak przygotowywano kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej z Platformy Obywatelskiej i od wszystkich wzięto deklarację, że jak przyjdzie co do czego dyskusji na temat przekazywania pieniędzy z wyników, czy zarobionych pieniędzy z NBP-u do budżetu, to wszyscy zagłosują jak jeden mąż za, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja. Dziennikarze chcieli zapytać członków Rady wskazanych przez Platformę, czy ktoś wywierał na nich naciski w sprawie zysku NBP. To, co mówi redaktor z jakiegoś tam dziennika dla ubogich umysłowo, to mnie rzeczywiście niewiele obchodzi. Czyli nie naciskano na pana profesora, żeby... Proszę pana, niech pan będzie poważny. Kto mógłby naciskać na mnie? A kim pan jest, przepraszam bardzo? Platformę Obywatelską. Jestem Klaudiusz Pomidło z telewizji TVAM. Panie profesorze. Tomasz, tak? Zjeżdżaj pan. Profesor usłyszał, że o jego wypowiedź stara się też telewizja publiczna. Pan się zachowuje jak pan lubi instytucji publicznej, ale zupełnie innego rodzaju. Pojawiły się doniesienia, że były na pana i pańskie doniesienia w nosie. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej z dziedzińca NBP pojechali prosto na spotkanie z premierem.